Drugiego, decydującego dnia, niektórzy wędkarze pojawili się na łowisku jeszcze przed wschodem słońca. W drugim dniu finału naszego Marcel van den Ende Robinson 2015 pragnę poinformować, że wszyscy zawodnicy, co wczoraj startowali, dzisiaj są. Brawo dla was, nikt nie uciekł. Panowie, którzy mają platformy, nie chciałbym, żeby te platformy były metr do przodu wysunięte, bo w czasie łowienia będę chodził i żeby nie było kłopotu, że ktoś w czasie łowienia będzie się musiał cofnąć. Także zwracam uwagę platformiarzu. To ile może być? No to 20 centymetrów. Tak normalnie jak ci, co siedzą na koszulce. Losowanie zrobimy tak jak na Mistrzostwach Świata. Osoby, 8 osób, które miały teoretycznie otworki, tak jak Czesiek zadowolony bardzo. Więc oni będą losować jako pierwsi i potem dorzucimy 8 numerków. A ile? 400 tak, tak, wczoraj. Na tych samych miejscach. Ale mniej ludzi jest. Nie, wszystko samo. Wszystko to samo. Odczytamy listę teraz. Odczytamy listę, bo ktoś kogoś mógł potwierdzić, a kogoś może nie być w rzeczywistości. Dobra, najpierw czytam 8 otworków wczorajszych. Jamruz Robert. Jestem. Myślę. Kurzepa Marcin. Jest. Kuzierowicz Ernest. Jest. Mnich Zbigniew. Jest. Moryl Andrzej. Jest. Naleśnik Zenon. Jestem. Sobczak Dariusz. Jest. I Wieczorek Czesław. Jest. Dobra, lecimy dalej. Adamczyk Janusz. Bieliński Piotr. Tutaj do nas. To ciągnięcia. Ja jestem to pani, to też Wasia, Wasia ma konkurencję. Ale ona tylko ciągnie, a Wasia ciągnie. Widzisz, ja jej ciągam i w dobrze. Ja nie muszę, powoli, dzieci skraje. Ja mogę. Zawsze muszę. Dokładnie tak samo jak dnia pierwszego nastąpiło sprawdzenie listy startowej, losowanie, rozejście się na stanowiska i przygotowanie zanęt i przynęt. Pana Artura na zawodach. Dzień dobry. Na finale Robinsona. Panie Arturze, jak minął wczorajszy dzień? No, nie było najgorzej, natomiast no, przegrałem trzecie miejsce 30 gramów, w związku z czym to jest porażka na pewno. Bo pierwsze dwa miejsca były poza zasięgiem otworki. Niestety na tym kanale to jest handicap niesamowity. Trudna woda? Nie.
Ja wczoraj pierwsze życie tu łowiłem, w związku z czym myślę, że z 5 razy jakbym połowił na zawodach, to byłbym trochę lepszy niż teraz. Ale ogólnie technicznie fajna woda taka do połowienia? Fajna, fajna, bo są małe płotki, duże płotki, w tamtej części łowiska są jakieś leszcze, więc no taka fajna, można nie tylko zasuwanie z kijem 300 ryb na godzinę, ale czy można pomyśleć, można sobie troszeczkę te ryby wyselekcjonować, ustawić i łowić takie, jakie się chce, prawda? I to też daje dobry wynik. Udało się wczoraj tą większą płotkę odławiać? Nie, ja łowiłem drobniejsze te płoteczki. No ale tak się ustawiłem. Miałem nadzieję, że to wystarczy. Czyli dzisiaj jakieś zmiany były? Nie, tak samo będę łowił. Dokładnie tak samo. Tym bardziej, że ten sektor jest znacznie słabszy od tamtego i równiejszy, bo tutaj przynajmniej wyniki wskazują na to, że ryba mniej więcej równo się rozkłada. Kwestia tylko techniki, sposobu łowienia, jakości, że tak powiem, zawodnika. Tak jest. No, tu będę łowił dokładnie tak samo. Jest pan trenerem kadry kadetów, tak? Tak, U14. Najmłodszych. U14, najmłodszych. Najmłodszych. I jak wasza współpraca wygląda z najmłodszymi adeptami wędkarstwa, że tak powiem? Znaczy, no myślę, że tu jest lekki problem, bo tak naprawdę ja mam te dzieci, bo to dzieci są, nie oszukujmy się. Tak. Tylko rok do dyspozycji. I tak jak w zeszłym roku miałem bardzo fajną drużynę, bardzo utalentowani zawodnicy, w tym roku już przeskoczyli o poziom wyżej, więc nie mogłem z nich skorzystać. Zbudowałem kolejną, inną drużynę. Mhm. Niemniej mam nadzieję utalentowaną jak poprzednia. W każdym razie no, wydaje mi się, że nieskromnie powiem, udowodniłem, że u nas ci najmłodsi też potrafią łowić, to na poziomie światowym, bo 2 lata z rzędu medale i co się wcześniej nie zdarzało absolutnie. I jak gdyby zadałem kłam stwierdzeniu, że nie mamy zdolnej młodzieży. Tak mi się, może nie tyle ja, co sami zawodnicy, tak? Bo ja tam tylko ich pilnowałem, prawda? A jakie wyniki były w tym roku? W tym roku brązowy medal zdobyliśmy, łowiliśmy drobne rybki, na treningach sobie połowiliśmy duże ryby, ładne, piękne karpie. Natomiast na zawodach wybraliśmy wariant bezpieczny, który w 90% dawał nam medal po prostu. Gdybyśmy mówili karpie, być może byśmy byli mistrzami świata, ale to było 10-20%, więc po prostu nie chciałem ryzykować. A gdzie dokładnie znajdowało się to łowisko? Byliśmy w Serbii. Dosyć nietypowe, jak gdyby nie leżące nam Polakom to łowisko było zdecydowanie, bo albo olbrzymie karpie po 3-4 kilo, albo takie drobne rybeczki, które łowiąc je przez 3 godziny okazywało się, że ktoś złowił jednego karpia i przegrywamy, tak? W zeszłym roku byliśmy w Holandii, no to już było nasze łowisko i tam mogliśmy walczyć nawet o złoty medal. Natomiast no też wybraliśmy wariant bezpieczny. Bo czyli po takich latach posuchy każdy medal to jest radość. Każdy medal to jest radość. Także życzę powodzenia dzisiaj na zawodach i z kadrą. Dziękuję bardzo. O godzinie 10.20 usłyszeliśmy sygnał nęcenia ciężkiego, a 10 minut później rozpoczęła się finałowa rozgrywka.
Koniec zawodów, wędki z wody! Koniec zawodów, wędki z wody! No i tak będziemy sobie. Co? 6 punktów. 350, dobrze jest. One stały, no, tylko że one nie żarły, nie? Odeszły po ocie. 4,340. 700. A kilo, nie ma 25. Ja nie mam się zarówno. Zobacz, Jacek. Jeszcze jedno. Czemu? A to do Bartka na siatki, a Bartek nie proszę. Tak, no bombką tu 830! 860! Prowadzę! Jeszcze chwilę. 670. O. No, jedynkę ma. Koniec mojej kariery. Koniec. Mnie się podoba. No właśnie, wiesz co, do mnie nie narzekaj. Nie narzekaj, mogło być gorzej. Miło było. Najważniejsze boki przyroda. Boki obiły. Tak. Dlatego nie pływają już nigdzie okoli, bo taki Bartek Staszek wszystkie zeżył. Tak? Ostatni. Ostatni. No. Tak. 870. No, 2,7. Mamy lidera. Nie, poważnie? No. Kurna. Na razie. Walną cię. Proszę. Gratuluję od razu. No nie wiadomo. No ze mną wygrałeś. Super, zero. No niestety zero. W siatce nie. Coś tam jest. Cię będziesz zwijał, przyjdę do ciebie parę słów za mną. No to ale później zmienię. Jak się będzie zwijał, nie? Nie, to się. Czekaj, może ze cztery takie po kilo. No nie. Zdjęcia zrobię, no? Proszę. Nie, właśnie tak widzę. Ale wynik pięknie. Dobra, zrobię zjechać. Wyskoczę. No tak, jak na wyskoczy, to się nie podniewa. Tak by zrobił. Oj. Przepraszam. Pomyliłem się. Ale i tak by zrobił. Daleko nie polecam. Na dół.